się, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film, który, słuchajcie, zaplanowałam dosyć spontanicznie. To był kompletny przypadek, że trafiłam w odmęty internetu, tak jak możecie poznać po tytule, i znalazłam się na Pudelku. I stwierdziłam, że nagram filmik o tym, jakie są moje odczucia po przeczytaniu komentarzy pod artykułami, jakie są moje odczucia po przeczytaniu artykułów, i tutaj Wam nawet będę cytować różne fragmenty i je komentować. Tak właściwie to powinnam powiedzieć, jak to się stało, że ja trafiłam na tego Pudelka. Słuchajcie, historia z tego wszystkiego wynikała taka, że jakiś czas temu, 2-3 tygodnie temu, Little Monster na Instagramie powiedziała, że jacyś tam fotoreporterzy robili jej zdjęcia, że piszą jakieś tam komentarze, artykuły na Pudelku, i ona ich tam zachęcała, żeby następnym razem, jak ją spotkają, to będzie w makijażu i ubrana, i tam, wiecie, śmiała się z nich. Ja Angelikę obserwuję tylko i wyłącznie na Instagramie, dlatego że podobają mi się jej zdjęcia, ale z samej ciekawości, słuchajcie, zapędziłam się do tego Pudelka. Trafiłam w te odmęty internetu i powiem Wam szczerze, że się strasznie załamałam tym, co przeczytałam. Nawiązując do tych wszystkich wspaniałych artykułów w internecie, w tych wszystkich, słuchajcie, plotkarskich gazetach typu Party, Gala, Viva, Życie na gorąco, Plotka na gorąco, nie wiem jeszcze, jakie są tytuły tych wszystkich gazet, dlatego że ja pamiętam je tylko i wyłącznie kiedyś z dzieciństwa, jak moja babcia czytała te gazety, i trochę z kiosku, jeżeli czasami przechodzę obok i widzę te tytuły tych gazet. No to ja, słuchajcie, tego nie czytam. Więc ja się kompletnie nie orientuję w tym, co się u danej osoby dzieje, kto z kim jest, kto z kim zerwał, rozwiódł się, wziął ślub i komu się dziecko urodziło. Jakbyście chcieli ze mną na takie tematy porozmawiać, to sobie niestety nie porozmawiamy, bo ja nic na takie tematy nie wiem. Ale Angelika zainspirowała mnie do tego, żeby zajrzeć na tego Pudelka i zobaczyć w ogóle rzeczywiście, co tam ci ludzie piszą i co tam można znaleźć ciekawego i sobie poczytać. No i po prostu wpisałam w wyszukiwarkę Little Monster 96, żeby po prostu zobaczyć, co oni o niej napisali. No i tutaj, słuchajcie, padłam, po prostu padłam. Pierwsze takie moje, słuchajcie, ogólne stwierdzenie na ten temat jest takie, że te artykuły, które ukazują się na tej stronie internetowej, to miałam wrażenie, że czasami piszą osoby upośledzone umysłowo, albo nie wiem jak. Nie, to nie jest w ogóle dziennikarstwo, moim zdaniem, bo oni używają tam takiego słownictwa i takich po prostu zdań, że to, słuchajcie, woła o pomstę do nieba. I ja to sobie, słuchajcie, wzięłam mój telefon, odpaliłam ten artykuł, który czytałam, no i postanowiłam Wam coś tutaj przeczytać. No i słuchajcie, już Wam tutaj cytuję. Blogerka została przyłapana w ostatnią środę na ulicach Warszawy, gdzie przygotowywała nowy materiał na swoje instagramowe konto. Każdy post Angeliki jest dokładnie przemyślany i inaczej było i nie inaczej było tym razem. Mucha zaprezentowała się w rozszarpanych na strzępy spodniach, które uzupełniła neonowymi dodatkami. W trakcie sesji zdjęciowej małemu potworkowi niespodziewanie przeszkodził tajemniczy nieznajomy, jednak i na taką ewentualność Angelika była przygotowana. Ale tutaj, słuchajcie, w tym fragmencie jest kilkanaście takich zdań, które powaliło mnie z nóg. A mianowicie, jako doświadczona influencerka, Angelika może się pochwalić szerokim wachlarzem pus, które jest gotowa zaprezentować na swoich fotografiach. W tej bogatym repertuarze znajdziemy między innymi podpieranie ściany, w cudzysłowie to jest napisane, oraz niezawodne wietrzenie pachy, też w cudzysłowie. Po przeczytaniu tych zdań zaczęłam się zastanawiać, co to znaczy wietrzenie pachy, bo jakby nie mogłam tego rozkminić, a później sobie tutaj, słuchajcie, spojrzałam na zdjęcie i to mianowicie wygląda tak, że trzyma się tak rękę i to jest wietrzenie pachy. Wedle
portalu pudelek.pl. To są, słuchajcie, jak kiedykolwiek zdarzyło się wam trafić w ten odmęt internetu, to są, słuchajcie, artykuły naprawdę niskich lotów. Ja współczuję tym ludziom, którzy tam pracują i muszą pisać te artykuły. Albo ja nie wiem, po prostu może im nie trzeba współczuć, bo mądź, że oni chcą pisać taką głupotę i taki za przeproszeniem shit. I po prostu, wiecie, nabijać sobie z tego o wypłatę comiesięczną, bo to pewnie prawdopodobnie o to chodzi, że takimi właśnie artykułami nabijają sobie pensje, już nie wspominając o zdjęciach, bo dalsza część, słuchajcie, tego artykułu też jest super fajna. Pan fotograf, który śledził Angelikę, zrobił jej super zdjęcia, jak ma wykrzywioną buzię albo zamyka oczy, i stwierdził, że w pewnym momencie coś wyraźnie zaburzyło wesoły dotychczas nastrój Angeliki. Czy za humorki małego potworka można obwinić tajemniczego przechodnia, który pytając o drogę zapomniał poprosić o autograf? Słuchajcie, ona po prostu przymknęła oczy. Może myślała o czymś, może zobaczyła tego fotografa, może jej się to nie podobało, że łazi za nim jakąś typ i robi jej foty, ale oni tutaj z jakiegoś, słuchajcie, krzywego zdjęcia stwierdzili, że Angelika była obrażona na przechodnia, który nie poprosił o autograf. To, słuchajcie, jest tak wierutna bzdura, że aż się tego, słuchajcie, czytać nie chce i patrzeć się na to nie chce. Mężczyzna, który był ukazany na zdjęciu wyżej, który został nazwany przechodniem, był to starszy człowiek, który może nawet nie korzysta z internetu i z YouTube'a i nie wie, kim jest Angelika. Więc o czym my tu, słuchajcie, rozmawiamy? Po co pieprzyć takie głupoty? Ale co mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawia, to jest sekcja komentarzy. I że ludzie, słuchajcie, wierzą w to, co oni piszą tutaj w tych artykułach. I to, co w ogóle pojawia się pod zdjęciami, pod tym całym artykułem. I ja już wam tutaj zaraz przejdę do sekcji komentarzy. No i wam poczytam niektóre z tych komentarzy. Komentarz numer 1. Nie pomoże cud koszula, jeśli wełbie wicher hula. No tu jakiś był filozof, zrobił sobie powiedzenie rymowane. Następne. Serio, tak niewiele trzeba, żeby zostać kimś. No to ja bym chciała się zamienić. Słuchaj, bardzo dużo trzeba, żeby być kimś. To nie jest tak, że nie trzeba. Dobrze doinwestonowana. No to doinwestonowana, no może. Przypomnijcie sobie jej stare zdjęcia. No słuchajcie, no każdy kiedyś zaczynał, no to nie ma się co oszukiwać. Ktoś tutaj coś pozytywnie napisał. W sumie nawet ładna. Następne. Po jakiego ja się uczyłem. To takie nawiązanie, że można być sławnym, żeby się nie uczyć? A przecież Angelika skończyła liceum i chodzi na studia, więc o co chodzi? Jak to jest, że na takich zdjęciach instagramerki mają krótkie, ukośnik grube nogi, a na insta chude i do nieba? Sama mam 1,76 m wzrostu, a na zdjęciach wyglądam jak kaczka. Odpowiadając na ten komentarz, przerabiają zdjęcia w różnych aplikacjach. Naturalne, rude i gęste, długie włosy to jedyna fajna rzecz u niej, nic więcej. No, powiedziałabym szczerze, że trudno powiedzieć, żebyś wiedział o niej coś więcej, skoro tylko i wyłącznie czytasz durne artykuły na Pudlu. Fajny kolor włosów, modny po prostu. Jaka druga to nie jest Little Monster? No jest. Czy te komentarze do zdjęć pisała Claudeliza, czy co? Ta koleżanka krótszej spódnicy nie mogła ubrać? Chociaż? Te buty są okropne. Szóste zdjęcie pokazuje ich brzydotę. To jest twoja opinia. Jej się mogą podobać. Przepraszam, ale wygląda jakby prostytutka w tym stroju. No ja nie uważam, żeby wyglądała jak prostytutka na tych zdjęciach, ale każdy ma swoją opinię. Słuchajcie, ja już skończyłam czytać sekcję tych komentarzy, bo jakbym zaczęła wam jeszcze dalej tutaj kręcić temat tych komentarzy, to pewnie ten film trwałby bardzo, bardzo długo.
Ale zaczęłam się zastanawiać nad tym, po co powstają takie portale plotkarskie. Kurde, bo wiecie, naprawdę tego nie rozumiem. Czasami jak się wejdzie w sekcję komentarzy, ja już tutaj nawet nie mówię o Angelice, ale o innych gwiazdach, i poczytacie sekcję komentarzy, dlatego że ja się tutaj, słuchajcie, do tego filmu specjalnie przygotowałam i sobie poczytałam też sekcję komentarzy u innych osób, no to kurczę, ludzie taką frustrację wylewają, takie, wiecie, bluzgi lecą i w ogóle wszystko, że ja mam czasami wrażenie, że chyba Pudelek ma takich moderatorów, którzy po prostu piszą te komentarze zamiast ludzi, bo chciałabym wierzyć w to, że jednak w Polsce nie ma takich osobników, które piszą takie komentarze, ale potem doszłam do wniosku, że jednak na pewno oni się zdarzają, bo ludzie są zazdrośni i zawistni. I takie rzeczy możemy właśnie znaleźć na Pudelku. Kompletnie, naprawdę nie rozumiem, po co są te strony internetowe. Chyba po to, żeby po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, ludzie wylewali frustrację na innych za to, że coś im tam nie wychodzi, że nie mają tego, śmego albo i owego. A dalszą częścią mojej wypowiedzi jest to, że też nie rozumiem tego pana fotografa, który robi zdjęcia, bo on widzi, jakie on robi zdjęcia. I on chyba specjalnie, po prostu specjalnie robi zdjęcia, w których, nie wiem, ktoś się przeciągnął, wyciągnął, zamknął oczy, nie wiem, otworzył usta, by potem dorabiać do tego zdjęcia całą wymyśloną historię przez redakcję, która będzie umieszczała ten post w internecie. Potem sobie pomyślałam, że może rzeczywiście to jest jakaś nisza w internecie i ona jest potrzebna, bo ludzie lubią wiedzieć coś więcej na temat życia sławnych osób, rozpoznawalnych osób. I kurde, ale wiecie, to jest dobre do pewnego momentu. Jeżeli jest taki dobry smak w tym artykule, jeżeli na przykład on się pojawia w gazecie, ale w tych Pudelkach, to słuchajcie, tam nie ma dobrego smaku. Tam jest jechanie po całości, po ludziach, którzy po prostu, no, wybili się w internecie, tak mogę powiedzieć, a nawet po ludziach, którzy po prostu, nie wiem, są wokalistami, aktorzami i po prostu nie szanują ci redaktorzy tych ludzi. Dlatego, że nikt z nich nie zna ich osobiście. Ktoś za nimi chodzi, ktoś robi im zdjęcia, ktoś pisze durne komentarze i durne artykuły, w których krytykuje drugą osobę. I pewnie byście mi teraz powiedzieli, że to jest internet, ona jest rozpoznawalna, więc musi się liczyć z komentarzami, z hejtem i z tą całą super wspaniałą otoczką. Okej, zgadzam się z tym, ale to nie tak powinno wyglądać, dlatego że to jakby przekracza trochę jakiś poziom krytyki. Co innego, jeżeli krytykuje to osoba, która zna się na temacie, a co innego, jeżeli krytykuje to osoba, która jest pracownikiem Pudelka i ma w zakresie obowiązków tą krytykę niesmaczną, i moim zdaniem ten portal powinien zniknąć z internetu. I chciałabym was już na koniec tego filmiku, bo nie będę już więcej przedłużać, poprosić o to, abyście tego nie czytali, jeżeli nie musicie. Abyście tam nie wchodzili, jeżeli nie musicie. Albo zaglądali tam okazjonalnie, albo nie zaglądali tam wcale. Nie podnosili im wyświetleń i nie pisali głupich komentarzy. Czasami, słuchajcie, wiele rzeczy warto jest zachować dla siebie i spojrzeć na to obiektywnym okiem, a nie okiem osoby, która nie jest kompletnie obiektywna, dlatego że pracuje w takim miejscu, a nie innym. I musi czasami pisać takie komentarze i artykuły, a nie inne. I może czasami się z tym nie zgadza, ale po prostu tak ma. Chociaż wydaje mi się, że ci ludzie pracując tam, myślę, że czasami piszą te artykuły z premedytacją, żeby po prostu cały czas podnosić ilość wyświetleń na stronie internetowej. Ja tylko i wyłącznie na potrzeby tego filmu podróżowałam po tych odmętach internetu i za chwilę zamykam kartę otworzoną w telefonie i już więcej na pewno do tego nie wrócę. Na sam koniec chciałabym poznać waszą opinię na ten temat. Czy oglądacie Pudelka, czy czytacie Pudelka i co o tym myślicie? Sekcja komentarzy będzie otwarta, także czekam na wasze komentarze i na wasze opinie na ten temat.
Ja już jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, aby dostać powiadomienie o każdym moim nowym filmie. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Pa, pa!